Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Kamala Harrison przybyła do Polski, no i się prawdopodobnie chichotała jak nienormalna, ona się chichocze ciągle w Ameryce. No ja nie wiem, jak ta kobieta mogła być prokuratorem generalnym w Kalifornii, jak ona mogła być w Senacie, jak ona została senatorką, to jest jakaś makabra. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. Także polecaj jak możesz. No Harrison, tak się zastanawiacie, dlaczego powiedziałem Kamala Harrison. No tak ją nazywa Joe Biden. Joe Biden, on popełnia nieustanne gafy takie słowne i teraz ostatnio nazywał ją Harrison. Harrison, no to by było ciekawe, jakbym miał więcej czasu. Jakbym miał więcej czasu, to powinienem chyba te wszystkie gafy Bidena, jak on ma mrocze, gada, wysłuchuje. No bo on jest ciągle na słuchawce, jak on te głupoty swoje czyta i jakieś tam zrobi pomyłki, no to oni go tam poprawiają. Oni go poprawiają, oni ciągle mu pomagają. To jest kukiełka gorsza niż Breżniew, także że jest... Harrison, jego wiceprezydent jest Harrison. No ale o czym tu by mówić? No trzeba mówić o tym, o Ukrainie, tak? Ta Ukraina jest na bieżąco straszna tragedia tam w Przemyślu, w Warszawie, we Wrocławiu. 1,5–2 miliony. No tam nie wiadomo, ile wybędzie z tych 40 milionów. Ja przypuszczam, że to będą jeszcze większe ilości tych ludzi. No i Ukraina się wyludni. Ukraina się wyludni. Przypuszczalnie połowa wróci, może więcej niż połowa wróci, no ale jednak połowa tych ludzi zostanie. Dużo jest Ukraińców na całym świecie z poprzednich wyjazdów. Teraz są dodatkowi. Ci, co teraz wyjeżdżają, bardzo często mają znajomych, rodziny i tak dalej. Także to będzie, no będzie no przyhamowanie. No, Jaruzelski zrobił podobną rzecz Polsce, bo w sumie od Solidarności do Magdalenki, no to też dużo ludzi, aktywnych ludzi, potencjalnie aktywnych politycznie, od stanu wojennego w zasadzie. No, przez te 9 lat to bardzo dużo ludzi wybyło i nigdy nie wróciło. Dużo tam planowało, że wróci, no ale większość zdecydowało nogami, że jest przeciwko socjalizmowi jednopartyjnemu. Mało kto się tam spodziewał, że to wszystko jakoś tak w 89 roku się skończy normalnie. No nie skończyło się normalnie. 89 rok, no to był szaber komunistycznych świń, to była ta pijana Magdalenka, to była ta ustawka tego szabru PRL-u. Także Polska też straciła parę milionów ludzi, rozjechali się po wszystkich kontynentach. Teraz Ukraina też z tego względu też jakoś się wyludni. No ale o co chodzi? No te samoloty, tak? Te MiG-29, no to nie są te MiG-21 z wojny koreańskiej. MiG-29, no to jest porządna sprawa. Sowieci, Rosjanie, ZSRR produkował to wszystko. Ukraina, kiedy była częścią Związku Radzieckiego, to miała. Polska, kiedy była pod zarządem Moskwy, to miała. No i później to wszystko zostało. To nie zostało odesłane, do Moskwy. Amerykański sprzęt radarowy, elektroniczny i tak dalej został wyposażony w tych migach, tam ile ich tam, 29. No i to jest ciekawe właśnie, że wszyscy tam krzyczeli Joseph Borrell, czyli z Europejskiej Unii. Joseph Borrell, no to on jest szefem spraw zagranicznych, no powiedział, że
wszyscy będą pomagać Ukrainie, włączając nawet myśliwce i te wszystkie te samoloty wojskowe. No i to się zaczęło tak po cichu rozmowy, co by tu zrobić. Ruscy mają 1500 tych migów 29. Ukraina mówią, że ma około 100. No, mówią, że mają tam 270 wszystkich samolotów, no ale to przypuszczalnie te kukuruźniki jakieś inne. No Polska nie wiem ile ma, ale zaoferowała 29. No i tutaj właśnie cały ten cyrk. Stany Zjednoczone i Europa no to pokazywali taką spójną zgodę na to, żeby jednak pomagać, żeby walczyć przeciwko Putinowi. No i to okazało się, że to jest jedne wielkie fiasko z tymi samolotami, że Polska miała dostarczyć samoloty do Kijowa. No i to jest wstyd. To jest wstyd dla administracji Bidena, no bo to znowu pokazuje, że to jest kompletnie banda ludzi, którzy zostali wybrani w dziwnych okolicznościach. No a teraz administracja Bidena to jest bardzo zadowolona, że jest wojna na Ukrainie, no bo mówi, że inflacja w Ameryce i ceny benzyny i całe to zamieszanie amerykańskie wewnętrzne, no to jest wina Putina, tak? Przez do niedawna, nawet po roku urzędowania przez Bidena, no to wszystko było winą Trumpa. Przez 4 lata zarządzania, kiedy Trump był prezydentem, no to wszystko było wina Trumpa. Rok Bidena też była wina Trumpa, no a teraz nareszcie jest wina Putina. Kiedy Biden przemawia, no to wspomina Bidena na każdym kroku. Inflacja, ropa, wszystko to jest Biden. We wtorek Polska stwierdziła, że przetransferuje ten 29 tych migów, 29 migów 29 do bazy w Niemczech. No i wtedy Amerykanie będą mogli zdecydować, no pozwolić tym ukraińskim pilotom, którzy by dostali się do Niemiec, do tej bazy, no i mogliby wystartować. No dlaczego tak powiedzieli? Dlatego, że w sobotę, dwa dni wcześniej, sekretarz stanu Antony Blinken, no to właśnie mówił i zapewniał, że Ameryka, że Biden współpracuje z Polakami, no i że wszystko to, co Polacy ofiarują, oddadzą, przekażą, no to będzie wypełnione po ostatniego dolara i że to wszystko się wyrówna. No a później Washington mówi, że jest kompletnie zaskoczony. No ale czym był zaskoczony? Tą roztropnością Polaków, którzy mówią, nie będziemy bezpośrednio sami z motyką na słońce lecieć? Jak jest NATO, no to jest NATO. Dajemy najsilniejszemu sojusznikowi, czyli Ameryce na terenie Niemiec, która kupuje ropę, nasze samoloty, także jest taki idealny trójkąt, idealne powinno być idealne zrozumienie, co się dzieje. No ale to później przedstawiciel Pentagonu, John Kirby, no to powiedział, że to w sumie to ta decyzja należy do polskiego rządu i że Jen Psaki, no to ona jest z przedstawicielką Białego Domu, prasową przedstawicielką, rzeczniczką, można powiedzieć. No i ona powiedziała, że to każdy, to było ciekawe, że stwierdzili, że no jeżeli
samoloty by wyleciały z terenów zarządzanych przez Stany Zjednoczone, z bazy NATO w Niemczech, no to to byłaby wyraźna prowokacja, no nie powiedzieli prowokacja, że to by było bardzo znaczące zdarzenie, no i mogłoby spowodować jakieś reakcje Putina. Czyli Putin już osiąga to, co chciał osiągać, zastrasza, wie że NATO jest po prostu słabe, szczególnie Bidena. No i przedstawiciel Pentagonu do tego jeszcze dodał, że to jest w zasadzie bardzo mało racjonalne, no i że jest praktycznie niemożliwe. No jak to jest niemożliwe? Po tym, jak NATO powiedziało, że nie zrobią czegoś takiego, nie zarządzą no-fly zone, czyli w Iraku zrobili no-fly zone, w Syrii zrobili. No co to znaczy? To znaczy, że żaden samolot nie może latać w powietrzu, czy ruski, czy ukraiński, żaden samolot, bo wszystko będzie zestrzelone przez NATO, przez obronę, tak? Także ten no-fly zone to by znaczyło, że to jakikolwiek samolot rosyjski wystartujący do bombardowania byłby zestrzelony. No i teraz Zełenski zaczął błagać o te wszystkie samoloty. Trzydzieści dodatkowych, 100 na miejscu, 1500. No to tak jak mówiłem, to tam za bardzo dużo nie zmienia, ale ta cała sytuacja pokazuje, jak to jest wszystko popieprzone. No co się stało pomiędzy sekretarzem stanu Blinkenem, a później tymi oświadczeniami Pentagonu. To trzeba dojść do wniosku, że po prostu bali się tej że sprowokują Putina, no i Putin żąda, żeby nikt nie dozbrajał Ukrainy. No, NATO wysyła najróżniejszą broń do Ukrainy. Tak, czy ten polski MiG, no to czy on jest jakoś bardziej prowokujący niż drony wysyłane przez Turcję, albo jakieś takie antyczołgowe pociski, to jest wysyłanie tych samolotów, no to jest troszeczkę inne niż to, jeżeli by piloci z NATO zestrzeliwali samoloty rosyjskie. No Putin ogólnie rzecz biorąc to ma bardzo proste podejście. Jakiekolwiek pomoc Ukrainie, no to jest traktowana jako prowokacja. Sekretarz generalny z NATO, no to powiedział, no ostrzegał Putina, że jakikolwiek atak na sojusznika, na linie jakieś zasilające, miejsca zasilające, czyli nawet na, jeżeli by Putin zbombardował lotnisko, na którym są te MiG-29, no to wtedy przypuszczalnie NATO by chyba ruszyło. No, ale patrząc na rzeczywistość, możliwe nawet, że też by nie ruszyło. Putin na pewno wie, gdzie te samoloty są, na jakim lotnisku stoją. Polacy może też rozrzucili je po paru lotniskach na wszelki wypadek, ale to co powiedział, co sekretarz generalny Jens Stoltenberg powiedział, że to nie ma, że usuwamy jakąkolwiek możliwość niezrozumienia, jakąkolwiek przeliczenia, jakikolwiek będzie atak na jakikolwiek cal terytorium NATO, no to będzie reakcja. No ostre słowa, Putin na razie to on kombinuje chyba, żeby właśnie ci Ukraińcy wyjechali ile może,
poddali się jak najszybciej i że Zełenskiego przypuszczalnie jak nawet jakby go zaaresztowali, no to go raczej nie zlikwidują. No Putin liczy na rząd kolaboracyjny, liczy na to, że jakiś kolaboranci zrobią nowy rząd, zgodzą się na zabrane terytoria, no i zgodzą się na to, żeby nie przystąpić do NATO. No. Także jeżeli to coś takiego nastąpi i Ameryka, Europa odetchnie z ulgą, no to tylko jest kwestia taka, że jednak te możliwości poddania się Ukrainy w obliczu tej masywnego najazdu możliwe ze względu ludzkiego, tak, ze względu na te zniszczenia, ile to pieniędzy zajmie, żeby odbudować tą Ukrainę. Ile to czasu zajmie, żeby ci ludzie doszli do siebie, ile to krzywd i straty jest przez tych wszystkich, którzy wyemigrowali. Kary, można powiedzieć, zamykania Starbucksów, McDonald'sa, najbardziej taki debilowaty przykład jakiejś kary dla Rosjan, to jest to, że ludzie, ci radiofalowcy, ci wszyscy krótkofalowcy, którzy tam sobie rozmawiają na najróżniejszych długościach fal, no to mają dobry sprzęt, rozmawiają w sumie w nocy na odpowiednich długościach fali z całym światem, no to jak cały ten system jest zorganizowany, to tak, że wszyscy mają jakieś takie znaki wywoławcze. Te znaki wywoławcze to tam jakieś ABC 1, 2, 3, no każdy kraj ma swoje tam litery, każdy ten krótkofalowiec ma swoje litery i numery. No i teraz ten amerykańskie stowarzyszenie tych krótkofalowców usunął wszystkie te znaki wywoławcze Rosjan. No to już jest kompletny debilizm. To jest debilizm na poziomie nie do wyobrażenia. No ale tak, że to wszystko się cofnie. No smutne jest to, że minister obrony Lloyd Austin powiedział, że nie będzie samolotów. No i to tyle. Także to pokazuje brak jakiegoś dobrego przywództwa Bidena. No zawsze jest możliwość eskalacji w każdej wojnie. No i każda prowokacja powinna być uniknięta. No ale to, że NATO dało możliwość Putinowi do tego, żeby on głosował, co NATO ma robić, no to jest wstyd. To jest po prostu wstyd, że NATO uklękło i nic nie zrobiło. Putin jest coraz bardziej zdenerwowany, no czy będzie broń chemiczna, czy będzie broń atomowa, no już teraz trudno powiedzieć, no ale patrząc na Europę, na Amerykę, na Ukrainę i na Rosję, no to możliwość kapitulacji jest coraz większa. No, ja przypuszczam, że Chińczycy też się tak pchają Putina, że on musi zwyciężyć, że on nie może się wycofać, bo oni chcą ten Tajwan. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych, głosujcie na ludzi, którzy no, nie lubią socjalizmu, bo ten socjalizm teoretyczny, no to jest makabra, że w Ameryce ludzie do 35 roku życia ten socjalizm teoretyczny uwielbiają. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena,
No widzicie, co on robi. Co on robi. Wstyd i hańba. Mam nadzieję, że się wstydzicie, że głosowaliście na niego. Mam nadzieję, że zmieniacie przynależność partyjną. No i mam nadzieję, że będziecie głosować normalnie w listopadzie 2022-2024. Zdrowia dla normalnych.